Partnerem kanału jest jaskinia Cześć witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj druga część artykułu o Ordozinos i czytamy. Choć wszyscy obcy są oficjalnie postrzegani jako anatema dla wszystkiego, co ludzkie, niektórzy są przez imperium tolerowani. Niektóre gatunki posiadają prymitywną technologię i kulturę lub ich występowanie jest ograniczone do zaściankowych planet gdzieś w zapomnianych podsektorach imperium. W wielu miejscach ogromnego imperium kontakt ludzi z niektórymi gatunkami obcych jest całkiem powszechny, szczególnie w pasach światów przygranicznych, gdzie przetrwanie niewielkich osad ludzkich kolonistów często zależy od pomyślnie prowadzonego handlu. W obliczu śmierci głodowej człowiek zrobi wszystko, aby przetrwać, podejmując się nawet handlu wymiennego z przedstawicielami obcych gatunków. Tego typu kontakty cywilów z obcymi nie spędzają snu z powiek wyższym władzom administracyjnym. Wobec czego mieszkańcy parający się tego typu praktykami nie muszą obawiać się cenzury lub interwencji władz. Nie dotyczy to jednak absolutnie wszystkich kontaktów z obcymi. Na przestrzeni mileniów swojego istnienia Ordozinos sklasyfikowało wszystkie znane sobie gatunki Zinos, dzieląc je na odpowiednie kategorie zagrożenia dla ludzkości. Te gatunki, które stanowią najwyższe zagrożenie dla ludzkości i całego Imperium, oznaczono specjalną stygmą w wysokim gotyku, tak zwaną Zinos Horificus, oznaczającą cel wysokiego priorytetu, który należy zgładzić przy pierwszej możliwej okazji. Stygmata nie jest nadawana wyłącznie samym Zinos, ale i wszystkim tym, którzy mieli z nimi kontakt, udokumentowany bądź nie. W znaku Zinos Horificus Dorobiło się więcej niż kilku wolnych handlarzy, którzy w efekcie stali się wrogami Ordozinos, szwadronów śmierci i całej ludzkości. Kiedy zagrożenie ze strony obcych jest zbyt wielkie, by mogło sobie z nim poradzić Astramilitarum i jednostki obrony planetarnej, inkwizytor może wezwać na pomoc elitarnych braci bitewnych szwadronów śmierci, zbrojne ramię Ordozinos, walczące w oddziałach elitarnych Astartes, złożonych ze wszystkich zakonów w Imperium. Wszyscy oni noszą całkowicie czarne pancerze wspomagane, nie licząc jedynie ich naramienników, które prezentują barwy ich oryginalnych zakonów, celem nieurażenia ducha maszyny ich pancerza. Drugi naramiennik jest zaś ozdobiony unikatowym symbolem szwadronów. Niektóre zakony znane są ze swoich wybitnych łowców Zinos, jak choćby Ultramarins, z uwagi na ogromne doświadczenie w walkach z tyranidami od czasów bitwy o Makrak, czy karmazynowe pięści... Z uwagi na swoje doświadczenia w walkach z orkami od czasów bitwy o świat Ryn. Wracając jeszcze do ultramarynarzy, w Space Marines dwójce właśnie walczymy dużo z tyranidami, to, ale to już na pewno wiecie. Ordozinos jest w jed z jednej strony znany z ociężałości i powolności, a z drugiej z niespodziewanie szybkiego działania. Głównym przykładem powolności tej organizacji jest przykład pierwszego kontaktu imperium Stał. Kontaktu, który to tał zainicjowali podejmując rozmowy z imperialnymi gubernatorami planet na wschodnim krańcu galaktyki. Zanim temat kontaktu z tymi ambitnymi Zinos w ogóle trafił na biurka Inkwizytorów, ich technologia, kompletnie niezbadana przez Inkwizycję, całkowicie spenetrowała wszystkie szlaki handlowe Imperium od wschodniego krańca po samą terrę. Dzięki ospałości Ordozinos wielu imperialnych kupców zbiło niemałe fortuny. Choć ryzyko dla całego imperium było niebagatelne. W innych przypadkach, Ordozinos sprowadza sprawiedliwość imperatora na te gatunki obcych, którzy podejmują rękawice w walce o dominację nad galaktyką, z prędkością błyskawicy, czego najlepiej dowodzi krucjata w Zatoce Damoklesa, którą również e, posłuchacie u mnie na kanale. Stojące na czele krucjaty Ordozinos prowadziło Armadę Navis Imperialis głęboko na obszar przestrzeni kontrolowanej przez Tau, zdobywając kolejne planety obcych z Marszu do czasu inwazji na Dalit, jeden ze światów septów Dominium Tau. Siły ludzkości zostały ostatecznie zmuszone do podpisania zawieszenia broni i wycofania się z regionu na skutek inwazji floty roju Behemoth na przestrzeń Imperium, choć obcy ponieśli w tamtej kampanii ogromne straty i zostali zmuszeni do odbudowy swoich sił na przestrzeni następnych dekad. Oddziały szwadronów śmierci mogą specjalizować się w obronie lub ataku na szczególne gatunki obcych, w zależności od ich doświadczenia w walkach z stał, tyranidami, nekronami, orkami, a nawet eldarii. Każdy oddział może składać się z pięciu, dziesięciu lub nawet dwudziestu astartes, w zależności od skali zagrożenia ze strony obcych. W ekstremalnych przypadkach mogą walczyć u boku innych armii imperium, włączając w to regimenty Astra Militarum pod dowództwem Inkwizycji, czy też nawet u boku sił innych zakonów Astartes, które odpowiedziały na inkwizytorskie wezwanie do broni. Kiedy brat bitewny kończy swoją wartę w szwadronach i powraca do swojego zakonu, otrzymuje przywilej zachowania srebrnego symbolu szwadronów na lewym naramienniku swojego pancerza. Jacy są słynni Inkwizytorzy Ordosinos. Inkwizytor al subai Al-Subay został wywyższony do rangi inkwizytora po długiej służbie w charakterze śledczego inkwizytora van Wuygensa. Dziś van Wuygens eksploruje granice imperialnej przestrzeni, szukając tam obcych cywilizacji, podczas gdy Al-Subay bada zasiedlone planety swojego sektora pod kątem wpływów obcych. Jako prawdopodobnie najmłodszy inkwizytor w kabale, Al-Subay jest głęboko wierzący, co oddaje nawet jego sposób ubierania się. Najczęściej nosi zakonny habit narzucony na praktyczny warstwowy pancerz. Zgodnie z jego poglądami, wszystko w galaktyce jest ze sobą połączone, a różne gatunki Zinos i zagrożenia z nimi związane są częścią większej sieci oplatającej całą Drogę Mleczną. Jak sam mówi, galaktyka reaguje na ludzką obecność na podobieństwo ciała reagującego na zarazę. Dla niego Obcy i wszyscy mieszkańcy immaterium są, immaterium są symptomami wrogości galaktyki wobec rasy ludzkiej. W związku z tym, al-Subay zaleca zniszczenie wszystkich obcych, szczególnie zaś tych, którzy wpływają na umysły ludzi. Uważa, że zakres jego obowiązków nie pokrywa jedynie kultów i zepsucia obcych, ale i handel obcymi istotami oraz ich technologią. Każdy, kto macza palce w interesach z obcymi i ich artefaktami, jest dla niego wrogiem ludzkości. Nic nie daje mu większej satysfakcji niż odnajdywanie tych ludzi i poddawanie ich najbardziej surowym karom, jakie przewiduje kabała. Najważniejszą księgą dla Al-Subajego jest Profeticum hereticus tenebrae, dzieło opisujące metody manipulacji obcych. Kolejnym inkwizytorem jest inkwizytor Wils Andarion, jeden z kilku luminarzy ordozinos, który przyleciał do Fortecy Strażniczej Erioch w Jericho Ridge po otwarciu się Bramy Osnowy Paszczy Jericho. Jego głównym punktem zainteresowania jest właśnie brama, choć do Erioch sprowadziły go opowieści o zagrożeniach w obrębie Studni Nocy, gwiezdnej martwej strefy wokół paszczy. Ze swojej komnaty w Fortecy Strażniczej może gromadzić i analizować dane na temat bramy osnowy, licząc od czasów epoki cieni, kiedy była uśpiona. Andarion utrzymuje sporą świtę adeptów, uczonych i serwitorów okupujących mosiężną wieżę na jego wyraźne życzenie. Pracują dniami i nocami, szukając jakiegoś szczególnego strzępka danych, który mógłby odpowiedzieć na pytania dręczące inkwizytora. Andarion wykazuje także szczególne zainteresowanie legendami ludów Zinos z obszaru całego Jericho. Im starsze i niejasne, tym bardziej go fascynują. Przeprowadził kilka ekspedycji na planety Desantu, Jowa i Karlak, podążając drogą wytyczoną wcześniej przez inkwizytora Vincenta. Jego zainteresowanie lokalnymi mitami na temat podmorskiego miasta sprowadziło go na Karlak jeszcze przed zaginięciem inkwizytora Vincenta, dzięki czemu podjęli obopólnie korzystną współpracę. Kiedy Wincent zaginął, to właśnie Andarion nie pozwolił zamknąć śledztwa, twierdząc, iż nie pozwoli odejść tej sprawie w zapomnienie do czasu jego odnalezienia lub, co bardziej prawdopodobne, odnalezienia jego zabójcy. Kolejnym inkwizytorem jest inkwizytor Steven Arcturos. Arcturos jest jednym z uczonych członków frakcji Ordozinos nazywanej Zino Hybris, dodatkowo służąc w konklawę Kalixis, Do sektora Calixis sprowadziły go jego badania nad Eldarami oraz ich wpływem na segmentum Obscurus. Przez wiele dekad Arcturos podążał śladami ich enigmatycznej kultury, organizując ekspedycje do sektora Gothic i z powrotem. Dzięki swoim podróżom odkrył wiele istotnych wskazówek i zgromadził całe kompendia opowieści na temat Eldarów, ale rzadko miał okazję zdobyć prawdziwe źródła historyczne tego gatunku. Pierwszy przełom w jego badaniach nastąpił po starciu jego okrętu z niezidentyfikowaną jednostką obcych w podsektorze odchłani Hazerot. Okręt Inkwizytora został uszkodzony i skazany na łaskę wrogich dział. Kiedy jego i jego świte dzieliły już tylko sekundy od unicestwienia, uratował ich eldarski krążownik. Okręt ten należał do Ultira Ellariona, dobrze znanego w sektorze Kalixis eldarskiego korsarza. Plotki głoszą, że Arcturos przeprowadził niezwykle długą rozmowę z prorokiem Eldarów na pokładzie ich okrętu, zdobywając ogromne ilości danych z pierwszej ręki. To, co stało się później, jest otoczone całunem nieprzeniknionej tajemnicy. Niektórzy sądzą, że Arcturos został gościem Eldarów na jednym z ich światostatków, podczas gdy inni wolą wierzyć, że nadal przemierza odległe gwiazdy na pokładzie eldarskiego krążownika. Niezależnie od prawdy na ten temat, po swoim powrocie do konklawek Kalixis, Arcturos był już innym człowiekiem. Niemal natychmiast po swoim powrocie stał się jednym z najbardziej oddanych członków frakcji Zinos Hybris, a w jego świcie pojawiło się wielu przedstawicieli obcych gatunków. Ci, którzy byli mu najbliżsi, zeznali, że Arcturos wykazuje obsesję na temat eldarskich sposobów przewidywania przyszłości przy pomocy psionicznie aktywnych kamieni runicznych. Co więcej, często praktykuje tę bluźnierczą formę dywinacji najczęściej przy podejmowaniu ważnych decyzji, podejmując się działania na podstawie tego, co dostrzegł w przebłyskach wizji z kamieni. Taki coś jak Jackowski, Jasnowic, co patrzy w kartkę i coś tam opowiada. Kolejnym inkwizytorem jest inkwizytor Ark Ashten. Zgodnie z apokryficznymi opowieściami, ten legendarny inkwizytor Ordozinos był pierwszym powiernikiem kadens Prometium, urządzenia zapalającego niszczyciel. Urządzenie to stworzyli mistrzowie rzemieślniczy z planety kadens. Niszczyciel jest wysoce zaawansowanym ręcznym miotaczem ognia, wykorzystującym technologię kompresji siły, podobną do tej, z której korzysta broń plazmowa. W praktyce wytwarza ona nienaturalnie gorące rozbłyski, dalece bardziej gorące i niebezpieczne od tych, które generują normalne miotacze ognia. Kolejnym inkwizytorem jest inkwizytor Horoza Barnabas. Najstarsze opowieści o inkwizytorze Horosie Barnabasie liczą ponad cztery stulecia, ale żadna z nich w pełni nie przedstawia ani jego, ani jego wielkich osiągnięć. Współczesne pokolenie sług mosiężnej wieży wywodzi się ze skazańców uwięzionych w biurokratycznym limbo, którzy zostali uniewinnieni na mocy dowodów odkrytych po jego śmierci. Szlak zaginionych artefaktów i zakończonych porażką misji członków jego świty był tak długi, ponury i uporczywy, iż wielu jego kolegów po fachu podejrzewało go o stosowanie sprytnej, tajnej strategii. Gdyby faktycznie tak było, Barnabas mógł robić co chciał pod nosem całej organizacji, z pewnością wiele razy ścierając się z interesami najwyższych rangą członków Ordozinus. Większość zdobytej przez niego dla Ordo wiedzy jest dziś ukryta wewnątrz stref objętych kwarantanną, gdzieś głęboko w katakumbach, jako iż uznano ją za zbyt niebezpieczną, by nawet inni inkwizytorzy mogli z niej swobodnie korzystać. Inkwizytor Barnabas zawsze lubił śmiałe gesty i robił wrażenie na masach, idealnie pasując do koncepcji prostego ludu na temat tego, jaki powinien być typowy inkwizytor. Organizowane przez niego pogromy zawsze budziły grozę szlachetnych rodów, jednocześnie zapewniając popularność klasy robotniczej. Niestety, powiewający płaszcz i imponująca zbroja nie zaskarbiły mu przychylności pewnego Eldara na Andronikusie, przez co zakończył życie stojąc po złej stronie lancy ognia Asurian. Następny to inkwizytor komnaty Hezika Karmilus. Inkwizytor Karmilus, Zordozinos, służy inkwizycji od ponad trzech standardowych stuleci. Na przestrzeni swojej długiej służby przewodziła pogromom, to ona, które oczyściły dziesiątki światów z zepsucia Zinos, skazywała i dokonywała egzekucji na lordach, komandorach i admirałach, niszczyła wpływowych zdradzieckich wolnych handlarzy i dusiła radykalizm w szeregach własnej organizacji. Jak już jesteśmy przy poprawności politycznej, to ona jest inkwizytora. Ta wysoka i szczupła, niczym ostrze kobieta nosi wspomagany egzoszkieletem pancerz, nigdy go nie zdejmując i utrzymuje dwór zróżnicowanych i śmiertelnie niebezpiecznych wojowników, wywodzących się z dziesiątek światów. W jednej chwili jej głos może brzmieć niczym najsłodszy owoc tylko po to, by nagle przyjąć formę zimnej, nieznoszącej sprzeciwu stali. Nigdy i pod żadnym pozorem nie pozwoliła na to, by ktokolwiek postrzegał w niej kogoś, kim nie jest. Jest uczoną wojowniczką w służbie imperatora ludzkości. Towarzyszący jej nadludcy mordercy nie budzą w niej lęku, podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych, niekiedy starających się kwestionować jej władzę i autorytet inkwizytorzy. Choć nigdy nikomu nie pozwala na umniejszanie swojemu autorytetowi, wykazuje świetną świadomość jego granic. Inkwizytor Carmilus była inkwizytorem komnaty. I panią mosiężnej wieży fortecy strażniczej Erioch przez 16 terrańskich lat, swoje obowiązki wykonując z precyzyjną dedykacją i najwyższą bezwzględnością. Choć posiada bardzo wojowniczy temperament, jest również bardzo inteligentna i subtelna. Te cechy sprawiają, iż jest idealnym emisariuszem inkwizycji w domenie szwadronów śmierci i w kontaktach z Adeptus Astartes. Podniosła kiedyś opinię, zgodnie z którą, choć sprzyja krucjacie Achillus. Powinien powstać plan ewentualnego zniszczenia bramy osnowy na wypadek katastrofalnej porażki sił krucjaty. Osobiście wierzy, że jeśli Imperium utraciłoby bramę osnowy na rzecz swoich wrogów, stanowiłaby ona niemałe zagrożenie dla całego segmentu. Większość swoich motywacji trzyma jednak w ukryciu przed światem, wobec czego jej wypowiedzi można oceniać tylko pozornie. I na koniec jeszcze smaczek taki, znaczy to nie jest jeszcze koniec artykułu, to jest koniec dzisiejszego odcinka. Inkwizytor Gregor Eisenhorn, o którym już e, na pewno był artykuł, Gregor Eisenhorn, człowiek niezwykle purytańskiej frakcji Ordozinos, amalatów, stał się znany po doprowadzeniu do upadku Quixosa i Pontiusa Glava z pomocą Herubela, opętanego sługi Quixosa. Na krótko po tych wydarzeniach Eisenhorn został ogłoszony heretykiem przez inkwizytora z Ordomaleus, jednak nikt nie był w stanie go znaleźć. Reputacja heretyka ciągnęła się za nim przez wiele lat, pomimo jego usilnych starań oczyszczenia swojego imienia w świetle reszty Ordozinos. Jako człowiek o przerażająco wytrwałej sile woli i niezwykłym intelekcie. Eisenhorn zajął się walką z kultem chaosu, znanym jako Święte Bractwo, posiłkując się pomocą ze strony swojego byłego ucznia Gideona Ravenora. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja może jeszcze zagram jakąś partyjkę w Space Marina 2. Zapraszam, możecie dołączać do mnie. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.